Woda w Puszczy Białowieskiej, leśne oczka wodne, pojawiające się i zanikające strumienie, rzeki, sztuczne zbiorniki, torfowiska. Łęgi i olsy, część z nich przekształcona lub zniszczona ręką człowieka, nie bez szkody dla organizmów i ekosystemów puszczy. Wierzymy, że jednak warto podjąć działania renaturyzacyjne i to, co zostało zaburzone, przekształcone, zmienione na niekorzyść, naprawić. Wysiłki, by przywrócić puszczańskim rzekom dawną dzikość, a torfowiskom, wodę, trwają po obu stronach granicy. Chcemy, by wody gruntowe w puszczy, od których tak wiele zależy, zostały przywrócone do stanu naturalnego. A wszystko po to, by Puszcza Białowieska trwała, by dziczała i się zapuszczała i nadal była jednym z najwspanialszych lasów w Europie. Niski stan wód i jej niedobór wpłynął w Puszczy Białowieskiej pośrednio na osłabienie drzewostanów świerkowych. Woda ma ogromne znaczenie ze względu na siedliska i charakter tutejszych lasów, w których olsy stanowią całkiem spory odsetek. Nie tylko olsy oczywiście wymagają relatywnie wysokiego poziomu wód. Zobaczcie, stoimy w tym miejscu, gdzie jest strzałka, a ta niebieska kreska pokazuje historyczną rzekę, która tu kiedyś płynęła. Wiem, że to jest grube słowo, rzeka, ale naprawdę jeszcze 200-300 lat temu o w tym miejscu był cały czas przepływ wody, nie? O, ta niebieska kreska. My stoimy tutaj, gdzie jest strzałka. Widzicie na asfalcie, na tym. A tędy przepływała rzeka, o tutaj parę metrów od nas. Dzisiaj jej nie zobaczycie, ale uwierzcie mi, że pod ziemią ta woda jest. Naszą rolą jest między innymi wyciągnięcie tej wody na wierzch. Znaczy, chodzi nam o to, żeby woda, która spada z deszczem, z niewielkim śniegiem, żeby jak najdłużej została na wierzchu i żeby jak najdłużej odpływała z tego terenu. Na rzece Prebel, o której mówiłem wcześniej, 200 lat, 100 lat temu wykonano przetamowania i zrobiono zbiorniki topiło, co świadczy o tym, że ta rzeka ma minimalny przepływ tej rzeki pozwala na to, żeby wodę zatrzymać na dłużej, nie? To znaczy, żeby zgromadzić tej wody trochę więcej, żeby ona pełniła inną funkcję niż tylko woda w cieku. I pomyślcie sobie, że w Puszczy Białowieskiej mamy ponad 2000 km takich cieków. To jest niesamowite, nie? 2000. Możecie mieć dzisiaj poczucie, że robimy coś beznadziejnego, ale ja powiem z własnego doświadczenia, bo to robię co roku i cały czas. Wykonuję takie obiekty. Wierzcie mi, że za 10 lat, jak tu przyjedziecie, zobaczycie efekt swoich działań. Chodźcie, szerem, co? Łukasz. Efektem suszy jest to, że lasy rosną 2-3 razy wolniej teraz. Dlatego, że po prostu na każdy kilogram biomasy drzewnej potrzeba po prostu tony wody. I tyle. W dużym skrócie. To jest jedna sprawa. A większym problemem jest to, że spada też odporność lasów. Czyli brak wody powoduje to, że drzewa po prostu nie mają możliwości walki z kornikiem, z tym słynnym. Między innymi skutkiem, czy powodem tej ostatniej gradacji, takiej dużej, która właściwie trwa do dzisiaj, jest to, że od 20 lat mamy permanentną suszę w Puszczy Białowieskiej. Jedynym sposobem na to, żebyśmy jakoś mogli zadziałać nieznanymi nam do dzisiaj, znaczy metodami, które stosujemy powszechnie w innych lasach, a nie możemy ich stosować w Puszczy Białowieskiej, to jest dostarczenie czy zadbanie o to, żeby te drzewa miały co pić, miały co jeść. Głównie chodzi o to, o wodę. Jedynym sposobem jest po prostu powstrzymanie wody, która pada z deszczem, bo dlatego, że w Puszczy Białowieskiej nie mamy rzek, które nam przyniosły wodę z zewnątrz, tak, gdzieś ze zlewni sąsiednich. Puszcza Białowieska właściwie jest fenomenem, bo to jest przepiękny las, który jest na wododziale. A wododział to jest takie miejsce, z którego wody tylko odpływają, do którego wody nie dopływają. Jedynym sposobem, żebyśmy tę wodę mogli w lesie zatrzymać, to jest po prostu zrobienie takich małych progów hamujących na ciekach okresowych i stałych w Puszczy Białowieskiej. A jest to wielkie dzieło i wielkie zadanie, dlatego że tych cieków mamy w tysiącach kilometrów. Cieków okresowych to jest
około 4000 km w samej polskiej części Puszczy Białowieskiej. Generalnie myślimy, że ten typ podejścia do wody, do przyrody jest najlepszym ze wszystkich możliwych. Chodzi nam o to, żeby woda, która tu pada zimą, chociaż trochę dłużej tu została. To tylko o to chodzi. Nie chodzi nam o to, żeby tu tworzyć jakieś zbiorniki, tylko żeby ta woda mogła rozsączyć się w tej glebie i być wykorzystana przez drzewa. Przetestowaliśmy do tej pory skuteczność i potwierdziliśmy skuteczność trzech typów tego typu działań. Takich przegród z martwego drewna, przegród z ziemi i z kamieni, jeśli występują na miejscu, i meandrów w postaci takiego U, co powoduje wydłużenie biegu cieków. Dobra, żeby nie gadać za dużo. Czegoś takiego musimy dzisiaj zrobić 50 w tym stylu. To mniej więcej 50 metrów. Razem ze studentami z Koła Naukowego Leśników, sekcji urządzania lasu, przyjechaliśmy tutaj do Puszczy Białowieskiej po to, żeby zatrzymywać wodę w lesie. Naszym celem jest zahamowanie odpływu wody z ekosystemu po to, żeby roślinność, drzewa głównie, miały tej wody w dostatek w czasie, kiedy jej najbardziej potrzebują. Jesteśmy tutaj w listopadzie. Chcemy teraz zbudować sieć mikrozastawek, miejsc, w których ta woda będzie stagnowała przez zimę, po to, żeby na wiosnę mogła być użyta przez rośliny. Na pewno jest duże wyzwanie przed nami. Mamy to szczęście, że studenci leśnictwa są chętni do pracy, lubią pracę w terenie, uwielbiają spędzony czas w lesie, więc myślę, że ta pierwsza nasza tutaj wyprawa w tym celu, bo nie pierwsza w Puszczy Białowieskiej, ale to początek czegoś, co będzie długotrwałe i mamy nadzieję, że pomoże w utrzymaniu tych lasów w dobrym stanie. Na pewno tej wody w tym miejscu jest o wiele, wiele mniej jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Jesteśmy niedaleko, tutaj biorąc po mojej prawej stronie, rzeki Perebral, która zasila zbiorniki w Topile, czyli na pewno to było kiedyś połączone. Obecnie od wielu lat tej wody już w tym cieku nie ma. Mieszkańcy Puszczy wspominają, że tegoroczne roztopy spowodowały niespotykane od wielu lat tak szerokie rozlewiska, choć jak dodają, jest to ułamek tego, co działo się podczas roztopów niegdyś. Przy wielu ciekach wodnych, przy których przebiegały drogi, woda się przez nie przelewała. Woda to życie, zwłaszcza doskonałe warunki dla płazów, których niegdyś również było tu dużo więcej, a akcje przenoszenia żab z jednej strony na drugą podczas ich wędrówek były bardzo popularne. Ostatnie suche lata dały się we znaki wielu gatunkom płazów, a nawet zaskrońcom, które bardzo wyraźnie zaznaczyły spadek swojej liczebności. Na podstawie wyników badań ze studni badawczej Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego w Białowieży zauważono, że co roku wody podziemne obniżają się średnio o 3 cm. Do słabnącej stabilności i odnawialności zasobów wodnych w puszczy przyczyniają się m.in. destrukcyjne działania człowieka i postępujące zmiany klimatu. Profesor Grygoruk zauważył, że w przypadku braku wody w opisywanym regionie, pierwsze symptomy problemu pojawią się na wododziale Narwi i Bugu, czyli w południowej części Puszczy Białowieskiej. Biorąc pod uwagę przeciętną głębokość układu korzeniowego świerków wynosząca średnio 1 metr, a dla korzeni zakotwiczających to 2 metry, które zwiększają wiatroodporność i dostęp do wody. Z grubsza można powiedzieć, kiedy te świerki umrą, biorąc pod uwagę spadek wód podziemnych i co za tym dalej idzie wód gruntowych. Więc wystarczą 3 dekady, aby świerki obumarły. Z naszych badań w Puszczy Białowieskiej wynika, że obumarłe świerki występują na wyższych stanowiskach. A wystarczy, że będą one osłabione, a zostaną zaatakowane przez kornika drukarza. W lasach bagiennych wody gruntowe w zasadzie występują na poziomie gruntu. W lasach wilgotnych najwyższy poziom to minus 40 cm przypada na przełomie kwietnia i maja, a najniższy minus 160 cm na przełomie września a października. Puszcza Białowieska od lat boryka się z problemem spadku poziomu wód gruntowych, co ma wpływ zarówno na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych, jak również zwiększa zagrożenie pożarowe. Dowiedziono, iż istnieje zależność pomiędzy współczynnikiem hydrotermicznym a gradacją kornika drukarza. Zamieranie osłabionych drzewostanów świerkowych stanowi powód zrealizowanych w ostatnich latach, których legalność została zakwestionowana przez CU, oraz planowanych wyrębów mających zwiększyć bezpieczeństwo publiczne oraz zmniejszyć ryzyko pożarowe. Problem niedoboru wody i wysychania siedlisk w puszczy znalazł swoje odzwierciedlenie w planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska.
Zdefiniowanym celem działań ochronnych dla przedmiotów ochrony jest utrzymanie właściwych stosunków wód powierzchniowych i podziemnych lub utrzymanie właściwych stosunków wód w puszczańskich ciekach. Zaplanowanym działaniem ochronnym jest utrzymanie właściwych stosunków wodnych w zlewniach puszczańskich cieków oraz opracowanie i realizacja projektu spowolnienia spływu wód w ciekach Puszczy Białowieskiej z zastosowaniem bystrotoków. Termin wykonania w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na podstawie porozumienia zawartego z właścicielem lub zarządcą gruntów. Trzeba na koniec powiedzieć, że małą retencję wód w Puszczy Białowieskiej zapoczątkowało Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Dzisiaj każda inicjatywa spowalniania spływu wód z puszczy jest na wagę ochrony całości biotopów i wszystkich tam występujących roślin i zwierząt.